Cześć, witam Was serdecznie ponownie na moim kanale, witam Was w nowym filmie. Kochani, dzisiaj zaczynamy weekend w MFN. Przyjechaliśmy do hotelu. Zaraz Wam pokażę, jak hotel wygląda z zewnątrz. Odebraliśmy już klucz. Czekamy, aż nasi przyjaciele do nas dojadą, bo mają dojechać po południu. I pogoda nam zaczęła dopisywać. Wyszło słoneczko. Wczoraj bardzo padało. Myśleliśmy, że już nam pogoda nie dopisze, ale przyjechaliśmy tu na miejsce. Jest słoneczko i już Wam pokazuję, jak ten hotel wygląda z zewnątrz. To jest nasz hotel. Po drugiej stronie jest piękny widok na jezioro, tarasy, więc idziemy do pokoju. Zaraz Wam pokażę, jak pokój wygląda. Bierzemy bagaże, znaczy jeden bagaż, bo my jesteśmy na weekend i idziemy do pokoju. I kochani, po wyjściu z windy mamy pokój 305. I już Wam pokażę, jak pokój wygląda. Wchodzimy do środka, tu od razu jest łazienka. Łazienka jest z wanną i z taką szybą prysznicową, super toaleta, umywalka. Tutaj po wejściu jest szafa, jak zwykle w każdym pokoju. Łóżko, bardzo ładna tapeta na ścianie, telewizor, ale już Wam pokazuję ten widok, który mamy. I widok z balkonu na piękne jezioro i góry. Słoneczko nam już pomału wychodzi, więc mam nadzieję, że weekend spędzimy tutaj przyjemnie. I tutaj na dole na tarasie można sobie zjeść śniadanie, obiad czy kolację. A tam jest taka prywatna plaża, gdzie są leżaki do dyspozycji i można sobie poleżeć i się poupalać, jak również można wynająć sobie tą łódkę czy tą motorówkę i popłynąć sobie po jeziorze. My czekamy, aż znajomi do nas dojadą i zejdziemy sobie może na jakiegoś drinka i będziemy sobie miło spędzać czas. I wybierzemy się na pewno na wycieczkę. Jak widzicie, tam w oddali płynie taki statek. Ja Wam może przybliżę. Tym statkiem będziemy chcieli przepłynąć tam na drugi brzeg, tam dalej. I będziemy chcieli również kochani, wziąć sobie przejechać się kolejką linową w góry. Myśmy już z Arkiem 2 lata temu, jak Wam wspominałam, byliśmy, ale chcemy, żeby nasi znajomi również z nami pojechali, więc zobaczymy. Dobrze, my idziemy się rozejrzeć po hotelu, może weźmiemy sobie coś do picia, rozpakujemy się i na pewno jeszcze się dzisiaj widzimy. My, kochani, jeszcze czekamy na znajomych. Są już w drodze, mieli jakieś problemy na autostradzie, bo był jakiś wypadek, standard. Tutaj jak jeżdżą, to po prostu nie uważają niektórzy. Ale wbrew pozorom, w miarę jeżdżą bezpiecznie. No ktoś po prostu nie zauważył, że ktoś wcześniej przyhamował. Był wypadek i znajomi musieli troszeczkę postać w korkach. Ale wiecie co, wyszłam jeszcze tutaj na ten nasz tarasik i pokażę Wam, bo dojrzałam właśnie tutaj siedząc, dojrzałam flagę szwajcarską namalowaną na górze. Będę musiała Wam przybliżyć to i pokazać Wam w przybliżeniu, bo tak to tego nie dojrzycie, ale zaraz Wam odwrócę aparat i pokażę Wam, jak ta flaga wygląda. Przepięknie wyglądają te góry z tą flagą. Już Wam przybliżam. Mam nadzieję, że przybliżę w miarę dobrze, że to ujmę. I mam nadzieję, że Wy to, kochani, widzicie, tam w górach jest wymalowana szwajcarska flaga. I w oddali następne miasteczko. Tam w oddali jest następne miasteczko.
i my będziemy chcieli przepłynąć za tą górą, tam dalej statkiem, jeszcze w inne miasteczko. Przepięknie tam jest. Także tak wygląda widok z balkonu. Już ktoś stuka do drzwi, to chyba znajomi przyjechali. My się zbieramy. I kochani, zeszliśmy na kolację. Ja sobie wzięłam filet wieprzowy z frytkami. Już sobie posmarowałam tutaj takim masełkiem ziołowym. Arek sobie wziął z ziemniaczkami. Także do tego piwko, a znajomych Wam nie pokażę, bo nie chcą się u mnie na filmach pokazywać, więc pokazuję Wam, co my jemy. I zamówiliśmy sobie jeszcze deser. Jest to mus czekoladowy z lodami i z owocami. I do tego jeszcze po takim drinku z prosecco. Także jeszcze deser i zaraz idziemy ze znajomymi w miasto się troszkę przejść. I kochani, myśmy sobie jeszcze przyszli usiąść tutaj przy jeziorze, zamówiliśmy sobie mojito. Znajomi też sobie jakieś drinki jeszcze zamawiają, zaraz podejdą do nas do stolika. Porelaksujemy się, posiedzimy, słoneczko nam już pomału zachodzi. Piękny widok. A ja już dzisiaj się do Was nie będę odzywać, na dziś zakończam i widzimy się jutro. Kochani, już wróciliśmy do pokoju. Jest już późno, jeszcze Wam pokażę z naszego tarasu widok późnym wieczorem. Przepięknie to wszystko wygląda. A my już pomalutku idziemy spać. Cześć, witajcie kochani, drugiego dnia. Myśmy właśnie wstali, wyszykowaliśmy się na śniadanko. Na zewnątrz taka pogoda, na dworze. Są lekkie chmury, ale słoneczko już pomału wychodzi. Chmury są tam tylko nad górami, ale już z tamtej strony słoneczko nam wychodzi. Zaraz będziemy schodzić tutaj na dół na śniadanko. Jest bardzo cieplutko i bardzo świeże powietrze. Bardzo przyjemnie. I zobaczcie to drzewo. Wczoraj Wam go nie pokazałam. Już Wam przybliżę. Takie nietypowe kaktusowe. Pierwszy raz widzę takie drzewo. Bardzo śmieszne. Kochani, gotowy? Idziemy? Dobra, kochani. My idziemy na śniadanie. I odzywam się dzisiaj do Was na pewno. Jedziemy na wycieczkę statkiem. Zobaczymy, czy będziemy kolejką wjeżdżać na górę. Jak długo nam zajmie wycieczka na statku, ale na statek na pewno się wybieramy. Także widzimy się na pewno w następnych ujęciach. Kochani, my już jesteśmy po śniadanku. Teraz się troszeczkę relaksujemy na tej plaży przy naszym hotelu. I postanowiliśmy, że popłyniemy statkiem, na który wjeżdża się samochodem i na drugą stronę przepłyniemy. Chcemy tamtą stronę sobie zwiedzić trochę samochodem. Słyszeliśmy, że tam są przepiękne widoki, dlatego zmieniliśmy zdanie i płyniemy tym statkiem. Zobaczymy, jak będzie z wjechaniem kolejką na górę, gdyż nie wiem, czy widzicie, są jeszcze duże chmury. Zobaczymy, ile nam to czasu zajmie na tamtej stronie jeziora. Jeśli nie, to trudno, to nie wjedziemy kolejką, ale chcemy zobaczyć właśnie tamtą okolicę, bo tam jeszcze nie byliśmy. Wcześniej co Wam opowiadałam, jak płynęliśmy 2 lata temu innym statkiem, tamte rejony już widzieliśmy, a tutaj nam Pani zaproponowała, żebyśmy popłynęli tym statkiem i przejechali się samochodem, bo tam jest naprawdę bardzo pięknie. To jest taka słynna szwajcarska Riviera, więc dlatego się na to zdecydowaliśmy. My teraz czekamy, aż nasz prom podpłynie, wjedziemy na niego autem i przepłyniemy na drugą stronę. I już nasz prom przypłynął, auta zjeżdżają. Zaraz my na niego wjeżdżamy i będziemy przepływać na drugą stronę tego jeziora, jak Wam wspomniałam, na szwajcarską Rivierę. To you.
got like a million ideas what we could do. Cause I'm not gonna let you slip away, I won't waste this. There's something about the way you fix your eyes on me. I can't help myself, I fall in love, I go crazy. What you wanna do now? Should we head back to my place? When you give me that smile, I think my heart's turning up the pace. I don't care about what we do if I get to be with you. What you wanna do now? What's to be afraid of when we're young, stupid, and in love? When you talk, listen close. There's just something about your voice. I think that every word you say to me is like poetry. I odpływamy. Jak możecie zauważyć, za dużo aut nie ma, turystów za dużo nie ma, więc płyniemy sobie. I chcieliśmy tam, jak wam mówiłam, wjechać, ale jeszcze jest mgła nad górami, więc zobaczymy. Jak mówiłam, za dużo ich nie ma, dużo rowerzystów, kolarzy. Tutaj głównie wycieczki sobie robią na rowerach, nie? Ale jest przepięknie. Opcję promu, bo po drugiej stronie będziemy mogli sobie pojeździć autem. Ja chyba teraz założę na mikrofon frontkę, bo widzę, że troszkę wieje i nie chcę, żebyście mieli zakłócenie obiad. My, kochani, pomału dopływamy na drugi brzeg i zobaczcie te piękne góry. Wygląda to przepięknie. Call me out, tiger. Call me out, why don't you laugh? Lift me up higher. Tam w górach jeszcze jest mgła, jeszcze chmury są tak w górach, więc zobaczymy, czy uda nam się wjechać na górę. Bo szczerze mówiąc, jak będą takie chmury, to nic nie zobaczycie na moim filmie. Jeszcze się zastanowimy, zobaczymy. Ale teraz płyniemy na drugi brzeg. I zobaczcie, kochani, tam na samej górze jest dom, tam ktoś mieszka. Mają przepiękne widoki. My już pomału dopływamy. I kochani, już dopłynęliśmy na drugą stronę, zaraz będziemy zjeżdżać. I jedziemy tutaj sobie popatrzeć po tej okolicy, przejdziemy się gdzieś i oczywiście będę wam wszystko nagrywać. Kochani, jesteśmy już po drugiej stronie. Trochę mieliśmy problem z zaparkowaniem, szukaliśmy miejsca, bo jest bardzo mało miejsc do zaparkowania po tej stronie, ale jest tutaj przepięknie. Tu płynie sobie strumyczek. Tam spływa.
akurat jest muzyka na żywo w restauracji, więc idziemy czegoś się napić, posłuchać muzyki na żywo. I zaraz Wam pokażę tutaj, jak to wszystko pięknie wygląda. Muzyka na żywo, kochani, nad wodą, przy restauracji. Jest bardzo ciepło, pogoda nam dzisiaj dopisała. I powiem Wam szczerze, że nie żałujemy, że tutaj przyjechaliśmy, z tej strony, bo widoki są tutaj też przepiękne. Widok na jezioro, widok na piękne góry. Muzyka na żywo. Czego chcieć więcej na wakacjach, nie kochani? Powiem Wam, że jest naprawdę bardzo ciepło. My idziemy się teraz tutaj troszeczkę przejść po tej miejscowości. Jest tutaj naprawdę bardzo ładnie. Mamy palmy, dużo zieleni, różne drzewa. Jest tutaj basen przy jeziorze. Taka fontanna. I to tak, dokładnie tak, jak tutaj było nam to opisane. To jest taka właśnie szwajcarska riviera. Przepięknie tutaj. I oczywiście piękne jezioro, piękny kolor tego jeziora. A my teraz, kochani, przejdziemy się może do jakiejś restauracji, coś się napić. I Arek mi gdzieś zginął. O, jest. Jest, szukam Ciebie. Szukam Arka, Arek się schował mi za drzewkiem. Idziemy, się coś napijemy. Bo mamy tutaj 2 godzinki pobytu, za 2 godziny odpływa z powrotem prom, ale mamy opcję, jeszcze się nad tym zastanowimy, będziemy musieli policzyć, raczej zobaczyć w nawigacji, ile to wyjdzie kilometrów, bo można z powrotem wrócić autem naokoło, będziemy mogli wrócić do domu, ale musimy jeszcze się zorientować, tak, objechać to całe jezioro, musimy się zorientować, ile to wyjdzie kilometrów, żeby objechać to całe jezioro, bo powiem Wam szczerze, że chętnie bym je objechała i zobaczyła te piękne tutaj widoki. Ja wiem, że Wam nagrywam często widoki z auta, ale jak jedziemy, to po prostu chwytam za kamerę, czy chwytam za telefon i po prostu nagrywam, bo no, nie możemy się w każdym miejscu zatrzymać, żeby Wam to pokazać, ale mam nadzieję, że chociaż z auta te widoki, jak Wam pokazuję, też Wam się podobają. Dobra, my idziemy sobie tutaj na, może na jakiegoś banasza. Banasz, już Wam wspominałam, jest to piwo z cytro. Siądziemy sobie i się czegoś napijemy. Powiem Wam, że coraz lepsze auta tu jeżdżą. Ferrari, Porsche, jakie jeszcze? Widziałeś? Aston Martin, Bentley. Bentley, a ja mówię Bentley. No, jeżdżą tutaj naprawdę fajne furki. Tutaj jest taki piękny park. Bardzo ładnie tutaj jest. Jak wjeżdżaliśmy na prom, to wjeżdżał właśnie takim niskim autem. Powiem Wam, że tak zahaczył przodem, że nie mógł zjechać później z promu. Był naprawdę bardzo niski, a jednak prom miał takie wyższe podwyższenie, że było mu ciężko zjechać. My na szczęście mamy wysokie auto, więc nie mieliśmy z tym problemu. Teraz idziemy się tutaj troszeczkę przejść. I weszliśmy do jednej restauracji, ale nie było tam obsługi, więc idziemy sobie dalej. Jeszcze Wam pokażę ten piękny widok. I na szczęście teraz pogoda nam dopisała. Możemy tutaj sobie fajnie spędzić miło czas. O, i chyba pójdziemy tam, gdzie grali ci panowie. Sobie tam usiądziemy, zamówimy sobie coś do picia
i się troszeczkę zrelaksujemy. No, weszliśmy do restauracji. Grycy i kanusa sytca. Tak. Danke. Trinken. Okej. Thank you. Here. Tu? Tu czy tam na końcu? Tam dalej sobie pójdziemy. Grycy mi ten ant. I przyszliśmy sobie usiąść na małe piwko, banasza przy takim pięknym widoku. I kochani, my sobie siedzimy i zobaczcie, koło mnie przepływa taki statek. Pięknie. Bardzo blisko przepłynął, nie? Naprawdę. U góry restauracja. On tutaj cumuje. Tak, on tutaj cumuje, dlatego tak blisko przepłynął. Tam widzicie, już cumuje stale. Danke. I mamy banasza. Na zdrówko, kochanie. Dobre, zimne piwko z cytrą. I kochani, jeszcze zdecydowaliśmy się na mały deserek. Wzięliśmy sobie takie lody w pucharkach. Arek sobie wziął stracciatelle, ja sobie wzięłam mokę. Zjemy sobie deserek i jeszcze się pójdziemy przejść. Po urlopie na dietę. Dokładnie, trzeba będzie po urlopie na dietę. Troszkę kilogramów przybyło. No ale cóż, urlop to urlop, wakacje to wakacje, co? Słuchajcie. I my sobie siedzimy, a tutaj ponownie przepływa koło nas statek. Już troszkę bardziej taki starodawny. Widzicie, z takim kołem. Tamten był bardziej nowoczesny. Bo machają nam. I popłynął. I kochani, tu mamy mapkę. Myśmy byli tutaj w Beckenried i przypłynęliśmy statkiem tutaj do Gersau. A teraz chcemy sobie pojechać tutaj do Brünnen. Więc wsiadamy w auto i jedziemy. I przyszliśmy sobie tutaj jeszcze, gdzie cumują statki. I cumuje następny statek, zabiera część osób i płynie dalej. I zobaczcie, jak dziewczyna zarzuca liny. Już mają tą wprawę. Zarzut, zakładają mostek na statek i będą sobie ludzie wysiadać i wsiadać. I tutaj tak te statki po tym jeziorze pływają. Jak widzieliście wcześniej, inny statek. Za pierwszym razem pierwszy statek był taki naprawdę bardziej nowoczesny. A tutaj teraz popłynął taki. My teraz zbieramy się i jedziemy autem do Brünnen, jak wam wspomniałam. Idziemy? I'm gonna dance alone tonight. I'm gonna miss your body.
down. Everything is upside down. Oh baby, I love you, yeah. Why you gonna leave when I need you the most? Wherever you go, I'll be there, you know. Don't be a stranger, don't be a ghost. Cause baby, I love you, yeah. Guess I'm gonna dance alone tonight. I'm gonna miss your body. You know I can never get it right without you. I kochani, dotarliśmy do Brunnen. Szukamy miejsca, żeby zaparkować i przejdziemy się po tym miasteczku. To też jest takie miasteczko położone nad tym jeziorem. Jest tutaj naprawdę przepięknie. Przepięknie, ale problem z zaparkowaniem. To już swoją drogą. To jest masakra. Tu jest wszędzie problem z zaparkowaniem. Dobra, szukamy miejsca parkingowego i odzywamy się do Was. I kochani, udało nam się zaparkować na takim dużym parkingu. 5 franków za 24 godziny, tak? Tak tam było napisane? 5 franków za 24 godziny chyba, nie? Idziemy zapłacić, bo tu najpierw trzeba wjechać, znaleźć sobie miejsce, później w automacie zapisujecie rejestrację samochodu i nie musicie żadnego papierku wkładać za szybę. I mój Jarek dojrzał Rolls Royce'a. Tutaj takie auta piękne przyjeżdżają, że aż by się chciało przejechać takim pięknym autem. Dobra, ja idę do automatu opłacić parking i idziemy przejść się tutaj po tym miasteczku. I powiem wam, że zauważam, że jest tutaj bardzo dużo turystów, jak wjechaliśmy do tego miasteczka. No to miasteczko jest naprawdę piękne i bardzo dużo tutaj ludzi przyjeżdża. Idę teraz poszukać tego automatu do parkingu, zapłacimy za parking i idziemy w miasteczko. I zaparkowaliśmy, idziemy już tutaj nad Rivierę. Zobaczcie, jak to pięknie miasteczko jest tutaj położone. Tam jest stare miasto. I wychodzi tutaj na piękne jezioro. I tutaj również dopływają statki. I tak jak wam wcześniej wspominałam, myśmy mieli przypłynąć wcześniej tutaj statkiem i pobyć tutaj 2 godzinki. Ale zdecydowaliśmy się, że... się rozglądam, bo idę po ulicy. Ale zdecydowaliśmy się, że przypłyniemy statkiem autem i tutaj sobie po prostu dojedziemy. I zaparkujemy sobie tutaj na dłużej. I sobie tutaj coś zjemy, pochodzimy. Po tym miasteczku jest tu przepięknie. Tutaj jest stanowczo już za dużo turystów. Jest o wiele więcej turystów, no ale cóż, są wakacje. Powiem wam szczerze, że w Szwajcarii jest bezpiecznie. Dobra, czekam na Arka i idziemy się przejść. I kochani, na samym początku chcieliśmy sobie tutaj wziąć hotel w tym miasteczku Brunnen. Dokładnie w tym hotelu, z tym pięknym widokiem. Ale niestety na ten weekend nie było w ogóle żadnych miejsc, więc wybraliśmy sobie tamte miasteczko wcześniejsze. Tam sobie wzięliśmy nocleg, a tu po prostu przyjechaliśmy samochodem, raczej przypłynęliśmy tym promem, gdzie wjechaliśmy na niego samochodem i przyjechaliśmy tu samochodem. Jest to naprawdę niedaleko, chyba 20 minut drogi. I tak czy inaczej jesteśmy w tym miejscu. Dobra, idziemy sobie usiąść i się czegoś napić. I kochani, dopłynął ten statek tutaj do Brunnen. Myśleliśmy, żeby sobie nim popłynąć. On płynie do Lucern, ale niestety już tutaj nie wraca. A my tutaj mamy zaparkowane auto, więc niestety nie przepłyniemy się nim dzisiaj, ale statek jest naprawdę przepiękny. I kochani, zachciało nam się kurczaczka. Przechodziliśmy tutaj obok i tak zapachniało. I tu mamy kurczaczka z sosikiem. Do tego frytki i chlebek. Smacznego! Kochani, my już po jedzeniu. Powiem wam, że tak dobrego kurczaczka z takim alaserowo-pieczarkowym sosem naprawdę jeszcze nigdy nie jedliśmy. Kurczak fajnie wypieczony. Do tego idealna ilość frytek. Naprawdę jedzenie było przepyszne. Co, Misiu?
Było naprawdę rewelacyjne. My już idziemy do samochodu. No i wracamy do domu. Jeżeli w drodze będę miała jakieś ładne miejsca wam do pokazania, to na pewno wam nagram. My ruszamy i w drodze się będę starała do was odezwać. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną ten wypad weekendowy, że spodobał wam się ten film. My na pewno widzimy się w następnych filmach. Wy kochani, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w następnych filmach. Buziaki!